Pierwsze chciałem się podzielić z wami moimi zasadami, którymi ja się kieruję w życiu, które pomogły mi zbudować majątek i które pomogły mi stać się niezależny finansowo. Daniela poznałem w internecie, jeśli można tak powiedzieć. Zachęcił mnie do tego mój przyjaciel Marcin. Oglądaliśmy wspólnie kilka odcinków. Postanowiliśmy też przyjechać tutaj osobiście do Daniela i poznać go, zobaczyć jak prowadzi szkolenia. Najlepszy biznes, który zwiększy twój majątek, jeżeli go dzisiaj nawet nie posiadasz, to są flipy. Czyli nie trzeba być akademickim nauczycielem ekonomii czy prawa, żeby wiedzieć jak robić flipy. Trzeba mieć po prostu na to dobre patenty i dobre sposoby. Dzisiaj tutaj przyszedłem, żeby zadać kilka pytań, na których dostałem konkretne odpowiedzi. Jestem pełny zapału i energii do tego, żeby działać na rynku. Także jak najbardziej i Tobie polecam zgłębianie inwestowania w nieruchomości. Chcę wam powiedzieć o mojej strategii, która pomaga budować majątek, budować kapitał. I ja dzisiaj wam pokażę drogę, którą ja dzisiaj rekomenduję, żeby się uniezależnić od swojego biznesu czy od swojej pracy. Znaleźć się w miejscu, w którym nie będziecie musieli pracować. Cześć, nazywam się Monika, a mieszkam w Niemczech od wielu lat i jakby chciałabym wrócić w przyszłym roku do Polski i widzę dla siebie taką alternatywę właśnie na inwestowanie i pracowanie w branży nieruchomości. Ja dzisiaj miałam przyjemność poznać Daniela osobiście i jestem bardzo zainspirowana i myślę, że w styczniu już będę po pierwszej transakcji. Wyobraźcie sobie, że po 3 latach zrobiliście te 16 flipów i zarobiliście z tego 500 tysięcy. I to uważam, że jest idealny moment, żeby pomyśleć, co robić dalej. Czyli doświadczenia, które zebraliśmy na flipach, możemy bardzo fajnie przenieść na deweloperkę.